Czy gwałtowny wzrost temperatur i związane z tym ocieplenie wywoła zalanie budynków mieszkalnych na terenie naszego powiatu? Czy władze lokalne przedsięwzięły stosowne działania w tym celu? Dyskusja na te tematy odbyła się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. W spotkaniu wzięli udział wójtowie poszczególnych gmin powiatu, a także starosta kraśnicki. Gwałtowny wzrost temperatur może spowodować realne zagrożenie dla naszego powiatu. Pomimo, że gminy są zabezpieczone, nagłe topnienie śniegu spowoduje, że wały przeciwpowodziowe mogą nie wytrzymać. Sytuacja będzie znacznie lepsza, jeśli śnieg będzie topniał stopniowo. Należy również zwrócić uwagę na rzeki, które w wyniku tego będą przebierać. Największe niebezpieczeństwo stanowi największa z polskich rzek. Jeżeli chodzi o zagrożenie rzek, to stanowi dla nas rzeka Wisła. Więc to dzisiejsze spotkanie miało na celu, żeby można było zweryfikować nasze plany przeciwpowodziowe, jakimi dysponują samorządy gminne i przede wszystkim w tych pierwszych dniach i przy pierwszym zagrożeniu gminy muszą sobie radzić we własnym zakresie, informować oczywiście nas o potencjalnych zagrożeniach, gdzie nie będą sobie samorządy gminy mogły poradzić same. No i przygotować się do tego, żeby jak najlepiej również ochronić to, co może nastąpić, jeżeli chodzi o rzekę Wisłę. Zaniedbanie wystąpiło także ze strony zarządu melioracyjnego. Pomimo licznych apeli nie zajęli się sprawą udrożnienia rowów i rzek. Zagrożenia w mojej gminie są, bo tam, gdzie ma początek rzeka Urzędówka, wody, które ruszą z pól, zbierają się i początek rzeki jest w ogóle nie jest drożny. Ja się zwracałem już do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnych, no i mówił, że coś będą robić, ale tu nasuwa się pytanie, kiedy? Mówię, bo jeżeli Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych znajdzie pieniążki w maju czy w czerwcu, to już powódź nie będzie groziła, bo ona już samoistnie zniknie. Wójtowie gmin zabezpieczyli środki na wypadek powodzi w budżecie gminy na bieżący rok. Zaopatrzyli się w worki z piaskiem i wspólnie współpracują z Ochotniczą Strażą Pożarną. Przez niemal każdą wieś lub w jej okolicy przepływa rzeka, która w obecnej sytuacji stanowi zagrożenie. Na terenie gminy mamy trzy rzeki, które mają źródła, mają swój początek. To jest Tuczyn w Olbięcinie, Jędrzejówka w Trzydniku i Karasiówka w Rzeczycy Księżej. W zasadzie tymi dolinami odprowadzane jest gro wód opadowych bądź roztopowych. O ile tutaj Trzydnik jest takim bardziej bezpieczną doliną rzeki Jędrzejówki, o tyle dostajemy dużą wodę z innych gmin i w Rzeczycy Księżej jest to spływ z lasów tutaj z terenu gminy Szastarka i całą doliną Rzeczyc aż do Węglina, do ujścia rzeki Karasiówki, gdzie wpada również rzeka Jędrzejówka. Tworzą się rozlewiska. Niebezpieczeństwo stanowi także zalegający śnieg na dachach budynku. Niektóre konstrukcje są stare i obciążenie może okazać się dla nich zbyt duże. Dodatkowym problemem są zamieszkujące w rzekach bobry, które są objęte ochroną. Dodatkowe zagrożenie na terenie Rzeczycy występuje w związku z tym, że zasiedliły się tam bobry. Oczywiście bardzo miłe zwierzątka, wszyscy przychodzą, oglądają, jak one sobie żerują, ale jest w tej chwili jedno żeremie, które w zdecydowany sposób tamuje przepływ wody i obawiamy się, że w przypadku, gdy poziom wód gwałtownie wzrośnie, to ta budowla bobrów może spowodować podtopienie miejscowych gospodarstw. Na razie zagrożenie powodzią jest minimalne, gdyż temperatura wzrasta w dzień i śnieg powoli topi się. W nocy natomiast pojawia się lekki mróz. Takie wahania wpływają na naszą korzyść. Pokrywa śnieżna zmniejszyła się powoli i do rzek nie trafiła nadmierna ilość wody.